to wydarzenie jest rzeczywiście szczególne. Ja organizacyjnie przypomnę, że to wydarzenie to organizuje Komitet Obrony Demokracji we współpracy z Akcją Demokracją. Projekt nazywa się KPE Demokracja, prowadzimy go od kilku lat, a autorem i opiekunem takiego nowego cyklu tych spotkań jest Jędrzej Ochremiak. Parę spotkań już się brało. Parę spotkań już się odbyło. Bardzo Was wszystkich na nie zapraszamy, bo ten cykl jest pewną logiczną całością. Rozmawiamy o tym, jak zepsuta jest Polska, ale także o tym, jak ją odbudować w różnych obszarach życia społecznego, gospodarczego czy politycznego. Organizator tego spotkania jest całkowicie organizacją społeczną, dlatego bardzo prosimy, żebyście zauważyli naszą puszkę. Chcemy, żeby warunki tych spotkań były dobre, czyli wynajmujemy takie sale jak ta. Dodatkowo można kupić książkę pana profesora i potem na pewno uzyskać podpis z dedykacją. Będziemy też licytować inną książkę, której nie możecie kupić i wylicytowana książka też otrzyma autograf, a dochód z tej licytacji będzie przeznaczony dla KP Demokracja na nasze kolejne spotkania. Powiemy po spotkaniu także kilka słów o naszym najważniejszym projekcie i myślimy, że się z nami zgodzicie, bo wybory blisko, a mówię o obywatelskiej kontroli wyborów Komitetu Obrony Demokracji. Tam koleżanka jest obrędowana już, to jest koordynatorka tego projektu na Mazowszu. A także jedno słowo, bo potem nam umknie. Bardzo byliśmy o to proszeni. W poniedziałek o godzinie 18 pod siedzibą PiSu na Nowogrodzkiej młodzi ludzie z nowej generacji z naszą pomocą organizują demonstrację w sprawie klimatu. Zapraszamy Was, bo trzeba i to jest ważne i na pewno trzeba wspierać młodych, którym się chce coś robić. Nie będę przedłużać, nie będę robić wstępu, bo chyba wszyscy wiedzą i znają wielki przyjaciel wszystkich demokratów, pan profesor Wojciech Sadurski. Brawo. Przyjaciel kobiet, wielki przyjaciel kobiet. I wszystkich aktywistków, aktywistek i aktywistów z wykładem, z rozmową, potem będą pytania. Populizm autorytarny, zagrożenie dla demokracji. Posłuchajmy, w czym żyjemy, z czym walczymy i co musimy zwalczyć. Dziękujemy. Bardzo dziękuję. Ogromnie wszystkim Państwu dziękuję za przyjście, mimo tej okropnej pogody. Ogromnie dziękuję Państwu za zaproszenie, za organizację. Jest mi szalenie miło i nie jest to w krótkich dziejach Polski autorytarnej po 2015 roku mój pierwszy wykład, czy moje pierwsze spotkanie dla KODU. Jest to organizacja, z którą mam zaszczyt być zaprzyjaźniony. Tak nazywam mój status względem KODU i wszystkim Państwu niesamowicie gratuluję, a zwłaszcza jeśli chodzi o nadchodzące wybory i o tę akcję Wybory bez PiS-u. Proszę Państwa, ja myślę, że my wszyscy jesteśmy troszeczkę zmęczeni tak zwaną bieżączką, to znaczy tym stałym gadaniem 24 godziny, a co powiedział ostatnio Kaczyński, jak odpowiedział Tusk, a czy będzie jedna lista, czy kilka list, a co Hołownia, a co Kosiniak-Kamysz i tak dalej, a ostatni sondaż. Więc ja chciałbym, żebyśmy przez te półtorej godziny troszeczkę odpoczęli od tych irytujących, bieżących i stresujących spraw, a wzięli taki krok wstecz i przyjrzeli się szerzej temu, czym jest ustrój polski PiS. Czyli ten dość pokraczny twór, w którym żyjemy, czy Państwo żyjecie, ja przyjeżdżam, czasem wyjeżdżam, ale czuję się bardzo związany. I żebyśmy sobie uświadomili, że nie jest to coś unikalnego w świecie. Że to nie jest tak, że dobry Pan Bóg w jakimś momencie irytacji naznaczył złością Polskę na miejsce, żeby się troszeczkę zemścić i żeby właśnie taki pokraczny ustrój tu zainstalować. To, co się dzieje w Polsce, ta Polska PiS, jest jednym z wielu przypadków tego, co ja nazywam populizmem autorytarnym, którą tę nazwę później rozwinę.
ale nie jest to czymś unikalnym. No nie jesteśmy jedyni w świecie, ani w dobrych rzeczach, ani w tym nieszczęściu, w którym Polska tkwi od końca roku 2015. Są rozmaite inne kraje, które podobny mają, które są podobnymi studiami przypadku owego populizmu autorytarnego, czyli systemu wywodzącego się z wyborów, ale następnie głęboko wypaczającemu demokrację. Są Węgry Orbana, była Brazylia Bolsonaro, szczęśliwie udało im się z tego wyjść. Widzimy, że prawdopodobnie to będzie Izrael Netanyahu. Są Indie Modiego, była Wenezuela Chaveza, zanim przeszła do dużo bardziej opresywnego systemu. Zatem my jesteśmy jednym niestety z dość typowych przejawów upadku demokracji, czy erozji demokracji na świecie. Ten mój dzisiejszy wykład oparty będzie w szczególności na dwóch książkach. Jedna książka, która jest tutaj do Państwa dyspozycji, Demokracja na czarną godzinę. Ja z góry chcę powiedzieć, że ja żadnych honorariów z tej książki nie pobieram, także mam nadzieję, że to, co zechcą Państwo zapłacić za tę książkę, pójdzie na rachunek KOD-u albo Instytutu Spraw Publicznych, który w momencie szaleństwa kupił dużo egzemplarzy, a potem nie wiedzieli, co z tym zrobić, także dzisiaj one zostały przekazane naszym drugim organizatorom. A druga książka się nazywa Pandemia Populistów, którą wydałem w zeszłym roku po angielsku, ale która ma bardzo duże szanse ukazać się niebawem w Polsce w tłumaczeniu i z aktualizacją nakładem wydawnictwa Znak. Otóż warto zacząć od szerszego tła. I tło jest takie, że na całym świecie, nie tylko w Polsce, obserwujemy generalnie erozję demokracji, obsuwanie się demokracji na świecie. I właściwie fakty są nieubłagane. Fakty te są konstatowane przez bardzo liczne, renomowane ośrodki badania demokracji, rozmaite think tanki i tak dalej, z których jednym z najlepszych, mam nadzieję, że pan profesor Jan Pachulski, który tu jest z nami, który jest wybitnym politologiem specjalizującym się między innymi w teoriach demokracji, zgodzi się ze mną, jest WIDEM w Göteborgu. I ich ostatni raport, opublikowany kilka miesięcy temu, a dotyczący roku 2022, stwierdza między innymi, że postępy w globalnym poziomie demokracji w ciągu ostatnich 35 lat zostały w zasadzie wymazane, że poziom demokracji przeciętnego obywatela globalnego, cokolwiek to znaczy, w roku 2022 spadł do poziomu z roku 1986, czyli nawet przed upadkiem komuny, że liczba krajów demokratyzujących się, to znaczy, w których nastąpił postęp demokracji, to było 14, ale krajów tak zwanych autokratyzujących się, czyli w których następowało pogorszenie stanu demokracji, to było 42, czyli 42 do 12 zwycięzcy antydemokracji. A jeśli chodzi o kraje Europy Środkowej i Wschodniej, to co prawda można zauważyć pewien postęp w Armenii i Gruzji, to jednak większość państw tego regionu jest sceną pogorszenia się demokracji. Należą do nich Białoruś, Węgry, Kirgistan, Mongolia, Polska, Rosja i Serbia. No więc to jest towarzystwo, w którym jesteśmy. I mówię, to jest ośrodek moim zdaniem bardzo obiektywny, neutralny, w żadnym stopniu nieskażony jakimś impulsem antypolonizmu. No i tu mam malutki problem z tym, ale okej, już jest w porządku. Niektórzy to nazywają demokracją nieliberalną. To znaczy przecież mówią, te rządy wywodzą się z wolnych wyborów i do pewnego stopnia uczciwych. W każdym razie pierwszych wyborów, kiedy Kaczyński, Orban, Bolsonaro czy Modi doszedł do władzy, nie było jakichś specjalnych przekrętów, oszustw i tak dalej.
Ale oczywiście jest nieliberalna wedle deklaracji samych tych polityków, w szczególności Orbana, którym swego czasu miał słynne przemówienie nad jeziorem Balaton dla studentów, ale bardzo nagłośnione, w którym zarysował koncepcję tej demokracji węgierskiej jako demokracji nieliberalnej. To znaczy nie ograniczającej w żadnym stopniu władzy suwerena, który głosował przez takie błahostki jak jakieś sądy konstytucyjne czy inne agendy niezależne czy Unię Europejską i tak dalej. Czym jest nowa demokracja nieliberalna? Pojęcie sformułowane w 1997 roku w słynnym eseju, następnie wydanym jako książkę, przez amerykańskiego publicystę i komentatora pochodzenia hinduskiego Fareda Zakarię. Otóż jest to połączenie z jednej strony legitymacji demokratycznej w sensie wyborczym, z drugiej strony w nieograniczeniu władzy, jeśli chodzi o prawa i wolności indywidualne i praworządność. Czy jest to oksymoron? Czy jest to wewnętrzna sprzeczność? Moim zdaniem tak. I najlepszą odpowiedź tu daje wielki nasz rodak, profesor Adam Przeworski, który od bardzo wielu lat działa w Stanach Zjednoczonych i obecnie jest emerytowanym profesorem politologii na Uniwersytecie Nowojorskim, który mówi, że ta tak zwana demokracja nieliberalna jest nieliberalna, bo jak mówi, politycy zdają sobie sprawę z tego, że w przeciwnym razie, to znaczy jeżeli nie będą ograniczać tych praw rozmaitych i praworządności, przegrają następne wybory. Zatem ich działania nastawione są na dwa główne cele, to znaczy wzmocnienie swojej władzy i jednocześnie wzmocnienie szans na reelekcję, czyli swoich szans wyborczych. Stąd teoria populizmu autorytarnego. Najpierw powiem parę słów o populizmie, potem o autorytaryzmie, czyli kolejno o tych dwóch częściach składowych tej zbitki populizm-autorytaryzm. Porozmawiajmy przez chwilę o populizmie. Otóż populizm może być rozumiany jak wszystko w naukach politycznych czy w teorii demokracji na dwa sposoby. Może być rozumiany przez dyskurs, przez rodzaj narracji, przez język władzy albo język apologetów owego populizmu. I to jest teoria najbardziej jakby zainicjowana i w obecnych latach najbardziej wpływowej wersji przez niemieckiego profesora od lat pracującego w Princeton w Stanach Zjednoczonych, Jana Wernera Müllera, który w tej niewielkiej bardzo, ale wręcz przełomowej książeczce Czym jest populizm? Zdefiniował populizm jako rodzaj dyskursu, rodzaj języka, który jest przede wszystkim antypluralistyczny i wykluczający. On jest antypluralistyczny, bo mówi, że populiści twierdzą, iż oni są jedynymi reprezentantami całego społeczeństwa, niepodzielonego, że oni nie reprezentują tylko jakiegoś sektora, czy jakiejś klasy, czy jakiejś grupy, czy swoich wyborców, ale społeczeństwo jako całość, że zazwyczaj wódz, albo partia rządząca, albo prezydent ma specjalny dostęp do woli narodu albo prawdziwych interesów narodu, które są w miarę jednolite. A jednocześnie jest to dyskurs wykluczający, bo ci wszyscy, którzy się z tym nie zgadzają, czyli opozycja, to nie są po prostu ludzie, którzy mają inne poglądy polityczne, ale jakby stawiają się poza zakresem wspólnoty. No, tak jak w najlepszym tutaj chyba, albo najgorszym, zależnie od perspektywy przykładem, jest Kaczyńskiego, niech Tusk wraca do Berlina, prawda? Bo Tusk nie jest częścią tej wspólnoty. Co on tu w ogóle robi między nami? Ale oczywiście nawet jeżeli jeden Tusk może wrócić do Berlina, bardzo trudno, żeby wszyscy zwolennicy Tuska, czy nie wiem, 30% polskiego społeczeństwa wyniosła się do Berlina. Więc nie wyniosą się do Niemiec, ale stawiają się przez to, że nie są zwolennikami wodza partii rządzącej, większościowej, stawiają się poza granicami wspólnoty. To jest pierwsze rozumienie. Ale drugie rozumienie, które jest mi nieco bliższe ze względów na moją
na mój zawód, na moje zainteresowania naukowe, które są związane z prawem i z konstytucją i z instytucjami, jest zdefiniowanie populizmu przez pewien rodzaj instytucji, przez pewną formę rozbijania czy erozji odziedziczonych z poprzedniego systemu instytucji. I to jest właśnie ten element autorytarny, o którym dużo więcej powiem za chwilę. Chciałbym następnie, nadal pozostając w kręgu rozważań nad populizmem, chciałbym powiedzieć, że mówienie o populizmie, o fali populizmu, o populizmie jakby zalewającym świat i tak dalej, jest pewnym intelektualnym uproszczeniem. Tego, że nie ma jednego populizmu, są populizmy, są bardzo różne populizmy. Zupełnie innym populizmem jest, nie wiem, populizm Bolsonaro, a innym populizmem jest populizm Syrizy w Grecji, a innym populizmem był populizm Trumpa, a jeszcze innym Kaczyńskiego. Otóż moja teorijka populizmu jest taka, że generalnie w dzisiejszym świecie różne populizmy odpowiadają różnym źródłom niezadowolenia z demokracji. Różnym formom frustracji, jeśli chodzi o tę demokrację taką spokojną, liberalną, konstytucyjną. Ale ponieważ one są różne w różnych krajach, to chociaż odpowiedzi populistów są zaskakująco podobne, to pytania są bardzo różne. I te pytania zazwyczaj związane są z 5 rodzajami niepokojów czy frustracji, które spisałem na tym slajdzie. Może to mogą być to niepokoje związane z możliwym pogorszeniem statusu ekonomicznego danej klasy. To jest najczęstsza analiza dotycząca źródeł populizmu Trumpa, że tak naprawdę jego źródłem jest pewna dosyć określona klasa społeczna, mężczyźni, dość słabo wykształceni, pracujący fizycznie, gdzieś tam w Stanach Środkowych, którzy są, czują się zagrożeni w swoim statusie takim bardzo tradycyjnym przez młodszych, kobiety, mniejszości etniczne, migrantów i tak dalej. Następnie antyglobalizm, czyli niepokój związany z tym, że miejsca pracy są eksportowane do krajów, w których praca jest tańsza, nie wiem, do Indii, albo Chin, albo Indonezji, albo Wietnamu, a z kolei bardzo tanie dobra są importowane, wypierają dobra i przemysł lokalny. To jest kolejna, jakby bardzo powszechna interpretacja źródeł sukcesu Trumpa. Następnie antyelitaryzm, czyli niechęć do elity, do tej elity w Waszyngtonie, tych aroganckich, zazwyczaj kosmopolitów, którzy kompletnie nie rozumieją tego, czym żyją zwykli, prości, uczciwi ludzie. Ksenofobia, czyli niechęć do innych, rozumianych jakkolwiek, zazwyczaj jako imigranci czy uchodźcy, ale to mogą być też wewnętrzni obcy, czyli ludzie, którzy nie są częścią tradycyjnego mainstreamu, na przykład mniejszości seksualne. I wreszcie antymodernizm, niechęć do oświecenia, do pewnej racjonalności świeckiej. Często ma to zabarwienie religijne. Otóż uważam, że w różnych państwach w różnych państwach, gdzie populizm stał się w miarę popularny, te różne źródła występują w bardzo różnych konfiguracjach i z różną intensywnością. I to powoduje różnice między populizmami. Natomiast populiści, i to jest moja teza, która, gdy już umrę, może przyjść do historii jako teoria Sedulskiego, że populiści wtedy osiągają sukces, gdy uda im się przekonać dużą część społeczeństwa, że dają odpowiedzi, proste, jasne odpowiedzi na kilka, nie jedno, ale kilka z tych pytań czy z tych niepokojów. Gdy następuje konsolidacja różnych tematów pod jednym jakby tytułem.
I uważam, że w Polsce nie wszystkie z tych światowych przyczyn czy przesłanek populizmu zadecydowały o zwycięstwie PiS-u w podwójnych wyborach w 2015 roku, ale tylko niektóre. W szczególności trzy ostatnie, to znaczy antyelitaryzm, to jest jedna z najbardziej powszechnych przesłanek populizmu. Oczywiście naznaczona wielką demagogią i hipokryzją. No, Jarosław Kaczyński, który był w samym centrum życia politycznego Polski Demokratycznej od 1989 roku, nagle stawia się jako ten krytyk elity, prawda? Jako ktoś spoza elity. Ale to samo było z Trumpem, to samo było właściwie z Duterte na Filipinach, ze wszystkimi populistami, którym się udało przekonać, że oni są poza i przeciwko elicie. Po drugie, ksenofobia, niechęć do obcych. Tak wspaniale, w cudzysłowie, rozegrana przez Kaczyńskiego w 2015 roku, co stara się, jak widzimy teraz, jakby odtworzyć, na szczęście, jak na razie z miernym skutkiem. No i ten antymodernizm, czyli obrona tradycyjnego stylu, tradycyjnych religii, tradycyjnej świadomości, niechęć do właśnie oświeceniowej racjonalności. To wszystko w populizmie jest umieszczone na tle rosnącej polaryzacji. Polaryzacja sprzyja populizmom. Ale nie jest to jakakolwiek polaryzacja. Samo słowo polaryzacja nie oznacza czegoś złego, oznacza daleko idącą różnicę poglądów. Ale ta polaryzacja, która sprzyja populistom i którą populiści podgrzewają, ma dodatkowe trzy cechy, które nie są charakterystyczne dla jakiegokolwiek pluralizmu cechującego demokracje liberalne. Pierwsza cecha to jest, że ona jest bardzo głęboka. Socjologowie nazywają to popularyzacją segmentową. Że tworzą się jakby odrębne segmenty społeczeństwa, między którymi nie ma pokrywania się, że na przykład w tych kwestiach jestem w tej grupie, a w innych kwestiach w innej grupie. Czyli one się jakby konsolidują na swoich pozycjach. Że jeżeli ktoś jest zwolennikiem PiS-u, to właściwie już wszystko wiadomo, ale to samo zwolennikiem Platformy Obywatelskiej. O stosunku do praw kobiet, do Unii Europejskiej, do polityki socjalnej, właściwie do wszystkiego, choć niekoniecznie między tymi rzeczami są ścisłe związki. I to jakby wyspy społeczeństwa od siebie odpływają. Po drugie jest to polaryzacja o charakterze moralistycznym, albo moralizującym. To znaczy ludzie, którzy się ze sobą nie zgadzają w ramach tej polaryzacji, nie są po prostu, nie mają różnych poglądów. Znaczy, ja nie uważam, że jeżeli ty jesteś w tej drugiej grupie, po prostu mylisz się i ja cię przekonam. Jesteś złym człowiekiem. Jest w tym element moralnego potępienia. Jakoś tam grzeszysz. Albo przeciwko narodowi z jednej strony, albo przeciwko demokracji. Jesteś naznaczony jakimś piętnem moralnego grzechu. I na koniec, co jest bardzo ważne i tragiczne, to to, że ta polaryzacja populistyczna ma charakter negatywny. Co oznacza, że nasza niechęć do innych przeważa nad naszą lojalnością wobec swoich. My bardziej nienawidzimy obcych, tej drugiej partii, czy drugiego segmentu, czy drugiej kategorii ludzi, niż kochamy lub lubimy swoich. I te trzy cechy polaryzacji są czymś, co dla populistów jest jakby naturalnym ekosystemem. Dobrze, powiedziałem trochę o populizmie, teraz przejdę do drugiej części składowej owego określenia, populizmu autorytarnego, a mianowicie do autorytaryzmu. Dlaczego autorytaryzm? Zacznę od fantastycznej metafory zaproponowanej przez dwóch wybitnych politologów amerykańskich, Ziblata i Lewickiego, którzy są autorami tego bestselleru
Jak umierają demokracje, który został zresztą wydany chyba 2 lata temu przez Fundację Liberté po polsku jako Tak umierają demokracje. I w pewnym momencie ci dwaj autorzy mówią, no zastanówmy się, proszę sobie wyobrazić, że jest pan, pani szefem, czy nie wiem, trenerem drużyny piłkarskiej i nie wahasz się przed zastosowaniem nieczystych trików, by wygrać ze swoim przeciwnikiem. Nie na umiejętności, nie na jakość zawodników i tak dalej, ale chcesz ustawić mecz. Robisz 3 rzeczy. Może więcej, ale oni akurat dla swoich celów politologicznej analizy proponują 3 cechy. Po pierwsze, zmieniasz reguły gry w trakcie gry. Na przykład, nie wiem, mówisz, że nie wiem, oni mają tylko 9 piłkarzy, a my mamy 11. No, albo nie wiem, że karny będzie nie... Ile to jest? 13 metrów, tak? Z 11 metrów tylko dla jednej drużyny z 5, a dla drugiej z 20. Zmieniamy reguły gry. Po drugie, zmieniamy sędziego, zmieniamy arbitrów na swojego. I po trzecie, tak jak możemy, osłabiamy tę drugą drużynę. Może jeżeli to jest drużyna przyjezdna, nie wiem, nie dajemy im pryszniców albo coś takiego. No, żeby ich jakoś osłabić, albo ich, albo podkręcamy naszych kibiców, żeby jakoś specjalnie tamtych wypromowali. I następnie oni mówią, to wszystko występuje w autorytaryzmie tym populistycznym, tym, w którym zgodnie z tytułem demokracja powoli umiera. Zmiana reguły gry, czyli zmiana konstytucji. A jeśli konstytucji nie można zmienić, to zmiana praktyk, które w sumie tę konstytucję wypaczają, a zatem konstytucji tak, jak ona naprawdę jest stosowana, a nie to, co jest napisane w książeczce pod nazwą Konstytucja. Zmieniamy sędziów. No wymieniamy sędziów Trybunału Konstytucyjnego na przykład, czy Sądu Najwyższego, a swoich. Wreszcie osłabiamy rywala, czyli nie dajemy dostępu opozycji do środków masowego przekazu publicznych, albo włączamy im mikrofon, gdy uważamy, że za długo mówią w komisji sejmowej i tak dalej. No jak widzicie, wszystkie te 3 metody opisane przez tych dwóch wybitnych naukowców wspaniale spełniają się w Polsce PiS. Ale głównym powodem, dla którego mamy do czynienia z autorytaryzmem w państwie takim jak państwo PiS, jest to, że jest to system jedynowładztwa. To znaczy, że w sposób fundamentalny podważona jest jedna z głównych zasad demokracji, o której często się nie mówi, bo jest uważane za coś tak oczywistego, nie wiem, jak powietrze, którym oddycham, że musi być podział władzy. Podział i równoważenie się władz, które są zapisane zresztą w polskiej konstytucji. Otóż proszę zauważyć, że tu mówimy o dzisiejszych państwach populistycznych, nawet tych, a w szczególności tych wywodzących się z demokratycznych wyborów, to prawie zawsze jakby instynktownie dodajemy nazwisko. Węgry, Orbana. Brazylia, Bolsonaro. Szczęśliwie skończyło się. Indie, Modiego. Wenezuela, Chaveza i tak dalej. Dlatego, że są to państwa, w których de facto cała władza skoncentrowana jest w jednych rękach. De facto, bo to, co konstytucja mówi, co mówią precedensy sądowe i tak dalej, to jest coś zupełnie innego. Jeśli sędziowie mówią, że to jest niedobre, wymienimy sędziów. Wymienimy Rzeplińskiego na Przyłębską i wszystko będzie w porządku. Prawda? Ale ważne jest, że cała władza jest w jednych rękach. Zaprzeczenie podziału i równoważenia się władz jest najbardziej oczywistym symptomem owego autorytaryzmu populistycznego, nawet, podkreślam, wywodzącego się z wolnych wyborów. Bo wiemy doskonale, może nie jako jakiś dogmat teoretyczny, jako doświadczenie praktyczne, jeżeli cała władza skupiona jest w jednych rękach, to żeby właściciel tych dwóch rąk był nie wiem jakim geniuszem i nie wiem jak dobrym i zacnym i cnotliwym człowiekiem, to się musi źle skończyć.
Oczywiście skończy się dużo gorzej i szybciej, jeżeli to jest jakiś socjopata, który mieszka w otoczonej setkami ochroniarzy willi na Żoliborzu. Następne dwie cechy owego jedynowładztwa populistycznego to jest tak zwana demokracja natychmiastowa. To jest bardzo ciekawe pojęcie, które moi koledzy i koleżanki zajmujący się konstytucjonalizmem zaobserwowali, że w populizmie jest pewna natychmiastowość. Normalna demokracja wymaga czasu, wymaga pewnej deliberacji. Dobrze, mamy pomysł, prawda? Mamy propozycję nowej ustawy. Ona musi przejść przez jakieś tam konsultacje, jakieś ekspertyzy, jakieś opinie ekspertów. Ktoś będzie za, kto będzie przeciw i tak dalej. To są te tak zwane, jak czasem obrazowo konstytucjonaliści mówią, road bumps, czyli te takie przeszkody drogowe, które nie pozwalają samochodowi rozwinąć zbyt dużej przeszłości. Prędkości. Natomiast w autorytaryzmie populistycznym wszystko się dzieje natychmiast. I nie tylko ustawę, ale także konstytucję. Konstytucja węgierska została przyjęta przez Orbana, ta nowa, która weszła w życie w 2012 roku, a przegłosowana w 2011, po prostu natychmiastowo, bardzo szybko, jeszcze szybciej za Chaveza, jego konstytucja i tak dalej. Teraz, bo tu mi on zaczyna, nie wiem czy to jakaś inteligencja sztuczna, ale zaczyna mi troszeczkę wyprzedzać wątek. I na koniec, trzecia cecha tego autorytaryzmu, to jest to, że władze nie są związane prawem. Na odwrót. Władze prawo stosują dla realizacji politycznych celów. Otóż oczywiście z jednej strony wszyscy wiemy, że żadne prawo nie jest wieczne. Ale z drugiej strony prawo nie może zmieniać się z dnia na dzień. No musi być jakaś tam stabilność. Czyli prawo to są reguły gry i te reguły gry, zwłaszcza prawo konstytucyjne, muszą jakoś krępować władców. Ale nic z tego nie ma w populizmie autorytarnym. Jeżeli w latach 2017-18 prawo o ustroju sądów powszechnych zmieniało się 7 czy 8 razy, bo najpierw przyjęli jedno, potem zobaczyli, że coś tam się nie zgadza, potem jeszcze im tam coś nie pasowało, potem znów sędziowie znaleźli jakieś luki, które mogli wykorzystać. Na każdym kroku to prawo można sobie zmieniać. Czyli prawo staje się doraźnym narzędziem realizowania najbliższych celów politycznych, a nie, jak w teorii, tymi ramami, które troszkę przynajmniej władzę ograniczają. I tym się również cechuje ten autorytaryzm polityczny, że w gruncie rzeczy poziom przemocy państwowej jest stosunkowo niewielki. To znaczy, my wiemy, komu ja będę mówił, państwo z kodu doskonale wiedzą, że ta przemoc często jest szalenie brutalna, arbitralna i okrutna. A jednak w porównaniu, nie wiem, z państwami faszystowskimi, to jest poziom przemocy jakby drugorzędny, bo nie jest to coś, nie jest to główny instrument, jakim autorytaryzm populistyczny się posługuje. Autorytarystom tej generacji mniej zależy na przestraszeniu społeczeństwa, a bardziej na trzymaniu w stanie pewnej apatii. I mniej działają, mniej, to napisał mój kolega z Uniwersytetu Sydneyjskiego, profesor John Keane, mniej im zależy na jakiejś takiej ascezie, a bardziej na hedonizmie, na wzór obecnych chwil. Idąc dalej, stworzyłem takie pojęcie autorytaryści z wyboru, które celowo ma zawierać pewną dwuznaczność, pewną ambiwalencję. Otóż ci autorytaryści, tacy jak Orban czy Kaczyński, są autorytarystami z wyboru jakby w dwóch płaszczyznach. Oni wywodzą się dosłownie z wyboru, oni zostali wybrani. No więcej ludzi głosowało na Orbana niż na opozycję, no to jest fakt. Oczywiście ta większość głosujących przełożyła się na kompletnie nieproporcjonalną większość w parlamencie ze względu na cały system przekrętów przy systemie węgierskim, ale no, jednak więcej ludzi na niego zagłosowało, tego się nie da ukryć, a zatem oni są
autorytarystami z wyboru, ale są też z wyboru w tym sensie, w drugim sensie, że to jest pewien wybór, który jest wyborem, jest wolnym wyborem. To znaczy, to nie jest coś narzuconego. W Polsce Kaczyńskiego nikt nam nie narzucił. Żaden Związek Radziecki, żadna Unia Europejska. To jest, że tak powiem, kość z kości. To jest nasz wybór. I nie wiem, jak długo można na tym ubolewać. To nie można powiedzieć, no dobrze, to jest siła wyższa. To już nie jest siła wyższa. To jest nasz wybór. A jednocześnie, jak zauważam dalej, te zmiany, które następują, to degrengolada polskiego systemu konstytucyjnego i polskiego systemu demokracji, ale także w innych państwach, do pewnego stopnia jest jakby niewidzialna, trudna do wychwycenia i często nawet nasi przyjaciele za granicą naiwnie chwytają się na to, że tak naprawdę nic takiego się nie stało. Bo ona ma trzy cechy. Po pierwsze, zmiany nie są natychmiastowe, ale stopniowe. W Polsce wyłączenie Trybunału Konstytucyjnego trwało cały rok, a nie z dnia na dzień. Od początku grudnia 2015 do połowy grudnia 2016, kiedy pani Przyłębska została prezeską, a większość sędziów, łącznie z dublerami, była już pisowska. Po drugie, następuje coś takiego, co się nazywa efektem kumulacji. To znaczy, każda z tych zmian wzięta z osobna w prokuraturze, w służbie cywilnej, w dyplomacji, w parlamencie, w urzędzie prezydenckim i tak dalej, w Sądzie Najwyższym, w sądach powszechnych, w Krajowej Radzie Sądownictwa, każda z nich wzięta z osobna może się wydawać stosunkowo trywialna. I gdy my podnosimy larum, to zazwyczaj stykamy się z oskarżeniem o jakąś paranoję. O co ci chodzi? No już nie przesadzaj. Co takiego się stało? Notabene tak samo jak obecnie w Izraelu. No dobrze, odrzucili zasadę reasonableness, jeśli chodzi o standard Sądu Najwyższego, oceny działań władzy wykonawczej. No ktoś może, w ogóle o co tu chodzi? Czy to można napisać na wielkim banerze i przeciwko temu protestować? Ale można, bo oni doskonale wiedzą, że wyłączenie władzy Sądu Najwyższego jest wyłączeniem jedynego ograniczenia władzy w Izraelu. I chętnie o tym ewentualnie z Państwem porozmawiam, bo byłem tam i rozmawiałem z moimi przyjaciółmi. I na koniec, coś, co najbardziej jest mylące, to że formalnie rzecz biorąc, te zastane instytucje, zastane z poprzedniego systemu, formalnie są zachowane. Był Trybunał Konstytucyjny, jest Trybunał Konstytucyjny. Była Krajowa Rada Sądownictwa, jest Krajowa Rada Sądownictwa. Czy to nie jest tak jak bolszewicy, którzy przyszli i wszystko, że tak powiem, wyczyścili, wyzerowali? Nie. Te instytucje trwają, ale są wydrążane. One są wydrążane. Miałem pokusę powiedzieć, jak pani Pawłowicz, wydrążane, ale utrzymałem od siebie tę pokusę. Co polega na tym, że one przestają pełnić funkcje, do jakich zostały powołane. Mało tego, że one są tak zmienione, że one zaczynają pełnić funkcje wręcz odwrotne. No weźmy na przykład Trybunał Konstytucyjny. W założeniu miał to być organ, który ogranicza władzę ustawodawczą, również wykonawczą, ale przede wszystkim ustawodawczą, który mówi, nie można zrobić wszystkiego. Można zrobić dużo, ale nie wszystko, bo konstytucja zabrania. I ten nasz Trybunał Konstytucyjny do roku 2015 ze wszystkimi słabościami, felerami, trochę za bardzo, jak na mój gust, przerażony Kościołem i tak dalej, ale jednak jakoś tam tę funkcję wypełnia. Obecnie on nie został, proszę Państwa, wyłączony. On nadal trwa. Tylko, że on zaczął nie w ostatnim roku. Powiedzmy, do tego przejdę na samym końcu. Ale nadal trwa. Tylko on odgrywa dokładnie odwrotną rolę. Znaczy, on pomaga władzy ustawodawczej. On na przykład mówi, dawna ustawa o Krajowej Radzie Sądownictwa jest niekonstytucyjna, co pozwala władzy ustawodawczej przyjąć nową. I właściwie KRS de facto unicestwić. Czyli, oj, coś nam się wyłączyło. Dlaczego pokazuję?
Dobra, już wiem, o co chodzi. Bo to tutaj on najwyraźniej ten system decyduje, że za długo gadam o jednym temacie i na pewno ma rację. Troszeczkę przyspieszę, żeby tej sztucznej inteligencji tam nie zawieść. Otóż są bardzo różne formy takiego wydrążania instytucji od wewnątrz. Ja je tu spisuję. Oj, co się stało? Jest. Już Państwo wiedzą. Dobra, nie będzie efektu zaskoczenia, bo już spoiler nastąpił, ale nieważne. One mogą mieć charakter na przykład wrogiego przejęcia, czyli przejmujemy Trybunał Konstytucyjny, nic z nim nie zmieniamy, ale dajemy nowych ludzi. Erozji, pozbawiamy jakąś instytucję kompetencji albo pieniędzy nawet. RPO miał, w każdym razie za władzy Adama Bodnara, miał z roku na rok coraz mniejszy budżet. Nie wiem, czy jest jakaś możliwość zmiany, no nic. Następnie, czy możemy coś zaprogramować, albo już nie, nie programujemy, bo zbliżam się do końca, tak czy inaczej. Nie, to jednak, przepraszam, ale coś z tym trzeba zrobić, bo te piękne damy miały pojawić się trochę później. Zagłuszają. Tak? Dobra, na razie się zaczął, dziękuję uprzejmie. Czyli mamy... No nie. Pani Przyłębska nas prześladuje i nie daje o sobie zapomnieć. Nastąpiło wrogie przejęcie. Nastąpiło wrogie przejęcie, tak jest. Dobra, słuchajcie, nie traćmy na to czasu. Myślę, że wiem, co chcę powiedzieć do końca, więc możemy nawet... Znaczy nie, już jakoś zatrzymać to i... Dobra, no więc... Uciekł. No to uciekł. Dobrze. Zepsułyśmy, przepraszam. Nie szkodzi, nie szkodzi. Sprawdźcie czas wyświetlania na poszczególnych slajdach. Nie, bo teraz tam w ogóle uciekło. Uciekła teraz. To chodź pomóż. Pomóż. Nie wiem, czy zbyt szybko znajdę. To, że nie ma w ogóle. No bo to nie teraz nie komputer, tylko bez kobiety kontra kobiety. Nie, bo zobaczymy, to coś dziwne, to Janek, rób zdjęcia. Już zrobione? Dobrze, ja proponuję, żebyśmy nie tracili czasu. Ja szybko podbiegnę do puenty, dobrze? Fajnie. Dziewczyny, dajcie spokój. Dobrze, dajmy spokój, rzeczywiście, bo tu więcej czasu stracimy. Ja wolę mieć więcej czasu na dyskusję z Państwem. Także zostawię o tych rozmaitych formach wydrążenia demokracji. Proszę mi uwierzyć w każdym razie, że można dokonać całej klasyfikacji rozmaitych metod postępowania z instytucjami, tak żeby je na swoją stronę przeciągnąć bez zmiany formalnego kształtu. Ale to, co jest moim zdaniem naprawdę największym nieszczęściem, jeśli chodzi o instytucjonalne zmiany w Polsce, to nie są te zmiany tam z wydrążeniem i tak dalej, ale to jest pewna moralna erozja, moralny kryzys. To znaczy, że mamy do czynienia z bardzo głębokim kryzysem i tąpnięciem moralności publicznej, rozumianej jako służba państwu, jako uczciwość. I widzieli Państwo zapewne, że przemknął tam taki slajd z trzema paniami.
Otóż to akurat przypadkiem są panie, ja nie jestem antykobiecy ani mizoginistą, ale przypadkiem tak się stało, że to, co można uznać za koronę polskiego systemu prawnego czy konstytucyjnego, na to składają się trzy instytucje, od których właściwie zależy integralność wszystkiego, jeśli chodzi o prawo. To znaczy, to są Krajowa Rada Sądownictwa, Trybunał Konstytucyjny i Sąd Najwyższy. Krajowa Rada Sądownictwa jako to ciało, które decyduje o wszystkich sędziach, o wejściu i wyjściu wszystkich sędziach z systemu. Trybunał Konstytucyjny jako instytucja, która może unieważniać ustawy w oparciu o konstytucję. I Sąd Najwyższy, który jest najwyższym sądem dla wszystkich sądów w państwie, który decyduje o sposób jednolity, o orzecznictwie. No i mamy do czynienia z trzema osobami, które obrazują w sposób dramatyczny ową demoralizację publiczną w Polsce. Mamy panią prezes Manowską, pierwszą prezes Sądu Najwyższego, która ostatnio wsławiła się tym, jak mówi zresztą prezes jednej z izb, sędzia Prusinowski, tak zwany stary sędzia w cudzysłowie, że ona po prostu, mówiąc obrazowo, zamknęła pod kłódką akta spraw dziewięciu sędziów. Dziewięciu spraw dotyczących tak zwanych neosędziów, z których ona jest jedną. Czyli zaaresztowała akta spraw. To jest Sąd Najwyższy. Mamy do czynienia z panią Woicką, jak się tam nazywa, tą panią prezeską? Dagmara. O, pani Dagmara Woicka. Nie lubię przekręcać nazwisk, bo nie jest to rzeczą ładną ani elegancką. Pani Dagmara Pawelczyk-Woicka, która przewodzi Krajowej Radzie Sądownictwa, która to rada głównie zajmuje się tym, aby, chociaż ma konstytucyjny obowiązek stania na straży niezawisłości sędziów, która reprymentuje sędziów, na przykład pewną sędzię z Poznania, za wyroki, które jej się nie podobają, i nakazuje prezesowi sądu, w którym ta sędzia niepopularna orzeka, rozważenie, czy nie należy tej sędzi nakazać ponowne jakieś tam szkolenie dodatkowe, czyli rodzaj takiej wyjątkowej już złośliwości. A sama KRS powołuje na sędziów wyższych sądów, czy okręgowych i najwyższego, rozmaitych pociotków, przyjaciół, małżonków, kochanki i tak dalej, obecnych sędziów należących do Krajowej Rady Sądownictwa. No i pani Julia Przyłębska, cóż jeszcze więcej mówić, która jest na czele ciała głęboko dysfunkcjonalnego. Sama jest jej władza podważana przez jakąś 1/4 czy 1/3 obecnego składu sędziów i dublerów. I której ostatnia sprawa, która znów ze względów formalnych, bo jakieś pismo nie doszło z Sejmu, po raz kolejny została przełożona, polega na tym, proszę słuchać, na wniosku premiera mówiącym, że pełny skład Trybunału Konstytucyjnego, czyli Trybunału, który ma 15 członków, powinien zamiast 11 liczyć 9. To jest zdanie jak z Mrożka, prawda? Albo jak z Barei, ale do tego stopnia samo ośmieszenia doprowadziła ona tę swoją instytucję. A zatem na koniec można zadać sobie kilka pytań, które, bo to jest jakby ten obraz obecnej Polski, obraz tego pokracznego ustroju, który można nazwać Polską PiS. Ale zbliżają się wybory, można zadać sobie teraz parę pytań. Po pierwsze, i ja tylko te pytania szybko streszczę, nie dając rozwiniętych odpowiedzi, żeby zostawić czas na dyskusję. Ale dyskusja może dotyczyć czegokolwiek innego również. Po pierwsze, czy mamy do czynienia z faszyzmem w Polsce? Bo czasem to słowo pada. Uważam, że nie. W Polsce nie mamy ustroju faszystowskiego. I mówienie takie jest po prostu dewaluacją pojęć. Ale mamy do czynienia z obecnością dyskursu faszystowskiego w Polsce, częściowo dyskursu wspieranego i aprobowanego przez władze państwowe. Także rozróżnijmy między ustrojem a
dyskursem. To jest sprawa pierwsza. Sprawa druga to jest rola kłamstwa w życiu publicznym. I gdy stawiam to pytanie, to mam na myśli poważniejszy i ciekawszy temat niż to, czy obecnie politycy opcji rządzącej kłamią. Bo oczywiście, że kłamią. Premierowi bardzo rzadko zdarza się powiedzieć prawdę, a jeśli to robi, to pewnie jakoś przypadkiem, mu się wymknęło. Ale nie chodzi o tego typu kłamstwa i kłamstewka, w cudzysłowie niewinne, które łatwo zweryfikować. Chodzi mi o wielkie kłamstwo i wielkie kłamstwa, będące częścią struktury systemu. Wielki, nieżyjący już polski socjolog prawa Adam Podgórecki nazwał to brudną wspólnotą. Otóż kłamstwa, wielkie kłamstwa w Polsce, na przykład kłamstwo smoleńskie, wcale nie służą temu, by przekonać ludzi do nieprawdy, bo oni sami wiedzą, że to jest nieprawda. Chodzi o to, aby stworzyć grupę wspólników w kłamstwie. Czyli ludzie, dla których powtarzanie tych najbardziej bezczelnych, ostentacyjnych kłamstw jest formą akcesu do grupy władzy. Ja jestem wasz. A w momencie, gdy zaczynam się wahać, stawiam się na zewnątrz. I właściwie, zobaczę, czy jeszcze miałem jakieś na zakończenie pytania, które chciałem zaproponować. Dobrze. Rzecz, o której zacząłem mówić, że nie chcę mówić, czyli tak zwana bieżączka, a zatem kwestie związane z warunkami zwycięstwa demokratów. To nie jest jakaś wielka... To nie wymaga jakiejś wielkiej mądrości, bo politologia dorobiła się już pewnego światowa, ma już pewien dorobek empiryczny, mówiący o tym, jakie są podstawowe czynniki zwycięstwa demokracji w państwach półdemokratycznych. Czyli ani takich, których w ogóle nie ma mowy o wolnych wyborach, to w ogóle nie warto mówić. W tym tam tylko rewolucja jest zapewne możliwa, albo ingerencja zewnętrzna. Ale też nie w państwach normalnej, skonsolidowanej demokracji, tylko w takich pokracznych ustrojach, jak ten, o którym opisałem. I politologia mówi, są trzy główne warunki, ale z nich absolutnie najważniejszym, że tak powiem, wykraczającym 5 razy poza następny warunek jest wspólny front opozycji. Bez wspólnego frontu opozycji, jakkolwiek to nazwiemy, wspólna lista, koalicja i tak dalej, o wygranej nie ma mowy. Wspólna lista nie daje gwarancji, jak się przekonaliśmy na Węgrzech. Ale jednak zapewnia jakieś szanse. Czy jest to warunek konieczny, chociaż niewystarczający. No. Po drugie, jak najwyższa frekwencja. Teoria jest taka w politologii, że im wyższa frekwencja, tym większe szanse dla demokratów, dlatego że ci autorytariści mają bardzo zmobilizowany elektorat, a my nie za bardzo. Więc należy przede wszystkim przyciągać tych, którzy albo się wahają, albo nie chodzą na wybory. W Polsce na przykład to są młode kobiety, które są najbardziej to, co po angielsku się nazywa volatile, czyli taką grupą, która może pójdzie, może nie pójdzie, może będę głosowała, może nie. Może zagłosuję tak jak mój chłopak, czyli na Konfederację, a z drugiej strony wiem, że mój chłopak jest idiotą, więc może nie zagłosuję. Także to są, że tak powiem, grupy, na które trzeba się orientować. No i po trzecie program. Znaczy przedstawić swój program w formie pozytywne, a nie negatywne. Znaczy nie my jesteśmy antypis, bo to oni nam cały czas starają przekonać. Wy jesteście tylko antypis. Otóż antypis to nie jest żaden program negatywny. To jest program odbudowy demokracji, odbudowy Europy, miejsca w Europie, odbudowy praworządności. W tym nie ma nic negatywnego, ale trzeba to właśnie w taki sposób przedstawić, a nie spychać się do narożnika pod nazwą antypis. I na koniec, już zupełnie na koniec, powiem oczywistość, a mianowicie, jaka jest stawka tych wyborów. Ale to akurat wszyscy Państwo wiedzą, że to trzeba przekonywać nieprzekonanych. Stawka tych wyborów to nie są konkretne polityki. To nie jest to, czy będzie więcej praw kobiet, czy mniej praw kobiet. Albo czy będziemy bardziej w Europie, albo czy nie będziemy mniej w Europie. Albo czy będzie obniżony wiek emerytalny, czy podwyższony, czy utrzymany. Ani czy będzie 500+, 800+, albo jeszcze cokolwiek. To wszystko nie jest stawka tych wyborów. Stawką tych wyborów jest to, w jakich ramach ustrojowych te wszystkie pytania będą zadawane i rozstrzygane. Czy to będą zasady demokratyczne, czy nie. Czy to wszystko zostanie zablokowane i zabetonowane.
Na koniec chciałbym, ponieważ się tak lekko wzruszyłem tym moim ostatnim stwierdzeniem, chciałbym wejść na nieco wyższy poziom patosu. Mówiąc Państwu moją ulubioną przypowieść chińską. Pewnie to jest jakiś apokryf. Tutaj profesor Benedyktowicz będzie lepiej wiedział niż ja, czy to jest zmyślone, czy nie. Ale może to jest prawda. Otóż był wielki mędrzec Liu Ci, który poszedł na targ. I na tym targu był sprzedawca ptaków. I postanowił zrobić z tego mędrca idiotę. To znaczy sobie pomyślał, ja mu udowodnię, że on wcale nie jest takim mędrcem. I gdy Liu Ci zatrzymał się przed jego straganem, ten sprzedawca wziął jakiegoś małego ptaszka, powiedzmy jaskółeczkę. Wziął ją w rękę, tę rękę schował za sobą i pyta się Liu Ci, jak myślisz? Jesteś mędrcem. Czy ten ptaszek żyje, czy nie? I sobie kombinował tak. Jeżeli Liu Ci powie, ten ptak żyje, to on zaciśnie dłonie i pozbawi tego ptaka życia. Ale jeżeli Liu Ci powie, nie, on nie żyje, to wyciągnie tego ptaka i pozwoli ulecieć w górę. No więc pyta się go, jak myślisz, mistrz, ten ptak żyje czy nie żyje? A Liu Ci mu powiedział, los tego ptaka jest w twoich rękach. I myślę, że tak jest w Polsce dzisiaj. Dziękuję bardzo. Wiemy, co jest w naszych rękach. Czas dla Państwa. Prosimy, zgłaszajcie się, jeżeli chcecie zadać pytanie. Dzień dobry, Marek Mozołowski. Panie profesorze, przed wielu laty Pana student na Wydziale Prawa. Panie profesorze, Pan wygląda za młodo na mojego studenta. Bo pan był wtedy bardzo bo ja wyglądam tak stary. Pan był wtedy bardzo młodym pracownikiem. Dziękuję. Dziękuję. 77 rok. Dziękuję bardzo. Panie profesorze, czy do współczesnej Polski można odnosić ten podział, tradycyjny podział lewica, centrum, prawica? Bo chyba nic nie jest bardziej mylącego niż nazywanie PiSu prawicą, czy jak oni się nazywają, i to kupują dziennikarze, media i łyka to naród. Więc pytanie o ten podział. Tak, mnie się wydaje, że ten podział w dużej mierze jest, no bardziej zaciera prawdziwe różnice niż wyjaśnia. Znaczy my w takiej bardziej publicystycznej narracji mówimy oczywiście, to jest lewica, to jest prawica. Zazwyczaj sądzą, że dla nas, jak nazwiemy coś prawicą, to jest oskarżenie, a z kolei dla ludzi z platformy, nie wiem, z Konfederacji, nazwanie kogoś lewicowcem też jest oskarżenie. Stąd oni na przykład nastawiają na to, ażeby nazizm nazywać lewicą, no bo miał ten element narodowy socjalizm, a jak socjalizm to wiadomo lewica. I to pokazuje, jak wiele możliwości jest w tym manipulacji. Ja raczej wolę nie określenie lewica-prawica, które jest jakby takim relatywnym. Lewica, ale od czego? Na lewo od... Czyli musi być jakieś gdzieś centrum, prawda? A to centrum może się zmieniać. Tylko raczej określenia związane z pewną ideologią. Można mówić o konserwatyzmie, można mówić o socjalizmie, można mówić o liberalizmie. Tego typu określenia, które są bardziej treściowe niż pozycyjne na przykład. Na jakiej pozycji w spektrum danym ktoś się mieści, prawda? Netanyahu był kiedyś prawicowym politykiem w Izraelu. Teraz jest premierem najbardziej lewicowym swojego rządu. Wszystkie inne partie są bardziej na prawicy. Ale tylko, że on się nie zmieni, prawda? On zawsze był, jaki jest. Czyli może lepiej określać polityków właśnie przez starać się wybadać, jaka jest ich ideologia, jaki jest ich światopogląd, jaki jest ich program. I jakoś łączyć ten program ze znanymi nam doktrynami, niż ich pozycjonować. Dzień dobry, Marcin Pirsztuk, jestem studentem filozofii.
Ja tu przychodzę trochę może do paszczy bestii, ponieważ sam określam siebie jako populista lewicowego. Jako kto, przepraszam? Jako lewicowy populista. Tak. Uważam, że jest to zupełnie inne stanowisko od tego, który pan profesor dzisiaj prezentował. I poczułem trochę pewien problem, może taki w zasadzie ekwiwokacji, że cały ten populizm, czyli to, jak tu było powiedziane, walkę z pluralizmem, zostawiono zupełnie na zasadzie takiej tożsamości z autorytaryzmem. Podczas gdy populizm lewicowy, głównym takim założeniem, którym nie było dzisiaj powiedziane, jest emancypacja i partycypacja demokratyczna, gdzie to demokracja oddolna musi ze strony mas, gdzie populizmem widzianym jest władza mas, władza ludu przeciwko elitom, które nie są, jak na prawicowym populizmie wygląda, czy są to Żydzi, czy są to imigranci, czy są to globaliści. Tu jest powiedziane jasno, że są to elity liberalne, które mają swoją hegemonię i najbogatsi w obecnym neoliberalnym systemie, o którym nie było powiedziane, ale jest moim zdaniem bardzo ważne, bo mówienia o populizmie, jako tym, co ten główne, powiedzmy, zło. Więc czy tak naprawdę, będąc w tym wszystkim, czy jeżeli zależy nam na demokracji, czy nie tylko na tym symbolicznym chodzeniu na wybory co 4-5 lat, ale poszerzanie jej, ponieważ jak pan profesor powiedział, również system sądowniczy, no, ma swoje felery, działa tak jak działa, ale również inne instytucje, które powinny się mimo wszystko zmieniać, żeby być faktycznie demokratycznymi, a nie gnić w wczesnym porządku, który został stworzony 40 lat temu, powiedzmy, powinny ewoluować. Czyli również powinna zachodzić w pewnym sensie dalsza partycypacja, powiedzmy. Czyli żeby ludzie głosowali nad rzeczami częściej. Nie chodzi mi tylko o te referenda, które po prostu mówi tylko cookies, ale na przykład też, żeby była jakaś reprezentacja albo demokracja w miejscach pracy, albo żeby była większy wpływ partycypacji na lokalne decyzje. Czy w takim razie co z tym? Czy jesteśmy my, lewicowi populiści, w tym samym miejscu co faszole, w tym samym miejscu co ludzie, którzy chcą odbierać prawa mniejszościom, pracownikom, kobietom, wszystkim tak naprawdę i stworzyć nową elitę? Czy my jesteśmy tym samym? No oczywiście absolutnie nie, ale bardzo dziękuję, że pan zadał to pytanie, gdyż to mi pozwoli na dokonanie pewnych wyjaśnień. Otóż ja mówiłem wyłącznie o populizmie autorytarnym. I nie każdy populizm ma charakter autorytarny, nie każdy autorytaryzm ma charakter populistyczny. Po pierwsze, są populizmy, które nie mają charakteru autorytarnego. Mówi się, że Syriza albo Podemos, albo Partia Razem mają charakter populistyczny. Może tak, ale nie jest to populizm autorytarny. Nie są to partie, które chcą zaprowadzić tego typu monowładzę, jaką tutaj zaprezentowałem. I oczywiście na odwrót są autorytaryzmy, które nie mają charakteru populistycznego. Znaczy nie wywodzą się z wyborów wolnych i powszechnych i nie zamierzają odtworzyć swojej władzy również w kolejnych wyborach wolnych, choć niekoniecznie sprawiedliwych. No, Kim Il-sen, czy jak to się nazywa jego obecne wcielenie w Korei Północnej, jest skrajnym autorytarystą, ale nie ma w sobie nic autorytarystą, ale nie ma w sobie nic z populizmu. Czyli jemu ostatnia rzecz, która mu, że tak powiem, w głowie tkwi, jest, no jak być popularnym w mojej ludności. Tak samo Stalin nie był populistą i tak dalej. A zatem są autorytaryzmy niepopulistyczne, są populiści nieautorytarni. Ja myślę, że gdy pan pięknie prezentuje i broni swojego prawa do populizmu lewicowego, to nie opowiada się pan jednocześnie za populizmem autorytarnym. To jest pierwsze pytanie. A drugie pytanie jest takie, czy w związku z tym to, o czym pan mówi, nadal można nazwać populizmem? No, to zależy. Dlatego, że i to prowadzi mnie do zupełnie innego wątku, którego tu nie mogłem poruszyć ze względu na brak czasu. Znaczy tak, że po części zwycięstwo tego populizmu prawicowego, autorytarnego w Polsce wynikało z rozmaitych deficytów i błędów demokracji wcześniejszych, że to była demokracja ograniczona wieloma względami. Demokracja, której nie zależało na przykład na pełnej sekularyzacji państwa. No pomyślmy tak na chłodno i uczciwie
o rządach Platformy i PSL-u do roku 2015, nie był to w żadnej mierze ustrój idealny. Nie był to ustrój, który uczciwie budował na przykład rozmaite dobra publiczne, prawda? I rzeczywiście był jakoś tam opętany taką neoliberalną teorią. No miał cały szereg deficytów i słabości. Czyli nasz powrót do demokracji nie może być powrotem do status quo ante, do tego, co było wtedy, ale musi również tę demokrację odświeżyć i odnowić. I to, co, o czym pan mówił, rozmaite formy na przykład lokalnej demokracji bezpośredniej, albo referenda, ale referenda nie na zasadzie populistycznej, raz, dwa i teraz głosujemy, czy chcemy imigrantów, czy nie, ale referenda na poważny sposób, takie jak w Irlandii zrobiono, gdy to dotyczyło praw do aborcji, a przedtem zmian konstytucyjnych, czyli poprzedzone bardzo długimi konsultacjami społecznymi, takie jak rozmaite tak zwane panele obywatelskie, prawda, czy jury obywatelskie i tak dalej, w których pewna często wybrana na zasadzie losowej próbka obywateli w sposób bardzo pogłębiony, jednocześnie jawny, debatuje nad rozmaitymi bardzo antagonizującymi społeczeństwo sprawy. To są wszystko fantastyczne pomysły, które mogą, niektóre z nich, sprawdzić się u nas. A zatem ja nie uważam ich za populistyczne. Ja nie widzę w nich tego elementu populizmu, który zaciera. Dla mnie populizm w sensie tym dyskursywnym to jest teoria, która zaciera realne różnice w społeczeństwie i mówi, że wódz, jakikolwiek on by nie był, albo partia rządząca, jest jedynym nośnikiem prawdy o społeczeństwie. Ja nie myślę, że ludzie, o których pan mówi, coś tak aroganckiego i elitarnego w gruncie rzeczy głoszą. Dzień dobry, Jakub Kocjan, Akcja Demokracja. Ja chciałem, bardzo dziękuję za fascynujący wykład. Chciałem zapytać o kwestię Trybunału Konstytucyjnego, tylko myśląc bardziej o przyszłości, bo taka dyskusja prawna na Twitterze, później też w gazetach między panem profesorem a profesorem Matczakiem, jeżeli chodzi o przyszłość Trybunału Konstytucyjnego, trafiła chyba w sedno tego problemu i wyzwania, które będzie przed nami w przyszłości. Pojawił się w międzyczasie projekt ekspertów prawnych zespołu Fundacji Batorego, który jednak no, nie uwzględnia w pełni tego, że będziemy mieć w Trybunale, nawet jeżeli demokraci wygrają, osoby, które poza dublerami, których oczywiście usuwa ten projekt, osoby, które no, jednak na poziomie zarówno moralnym, jak i takim czysto prawnym, przez ostatnie lata się skompromitowały. Tutaj są bardzo różne koncepcje. Chciałem zapytać o zdanie pana profesora w obecnej rzeczywistości. Oczywiście. Znaczy ja nie chcę przedstawić mojej obrony, mojej koncepcji wyzerowania Trybunału w polemice z panem profesorem Matczakiem, którego szalenie cenię i który tu nie jest obecny, więc to nie byłoby eleganckie. Ale jest rzeczywiście, jak mówię, na stole projekt Fundacji Batorego, bardzo poważny, bardzo solidnie napisany, ale który, tak jak pan powiedział, mniej więcej w wielkim skrócie mówi, na dzień dobry wywalamy dublerów, to jest oczywiste, ale ta cała reszta, czyli ta cała dwunastka, która jeszcze zostanie, musi być indywidualnie traktowana, to znaczy jeżeli indywidualnie ktoś z nich sprzeniewierzył się zasadom godności sędziego Trybunału Konstytucyjnego, to są procedury dyscyplinarne w samym Trybunale Konstytucyjnym, jak z kimś takim sobie poradzić. I czasem to jest powiązane z pomysłem, że ponieważ obecny skład Trybunału raczej marnie zapowiada integralność tego typu procedur dyscyplinarnych, to można ustawowo rozszerzyć zgromadzenie ogólne, które będzie wybierało te grupy dyscyplinarne, również na sędziów w stanie spoczynku. Bo nie ma czegoś takiego jak emerytowany sędzia Trybunału Konstytucyjnego. On jest, czy ona, sędzią na zawsze, tylko zostaje się w stanie spoczynku, czyli można ich powołać.
Ja jestem bardzo sceptyczny wobec tego pomysłu i ten mój sceptycyzm wyraziłem bez specjalnego dźwięku i na pewno bez aplauzu na spotkaniu właśnie Fundacji Batorego, która debatowała ten projekt. Głównym autorem projektu był pan profesor Patyra z UMCS-u. I powiedziałem tak, nadal to uważam. Znaczy ja mogę tylko streścić to, co powiedziałem. Skąd my wiemy, jak te poszczególne panele dyscyplinarne będą decydować? Czy my możemy teraz powiedzieć, czy być przekonani, że ci wybitni sędziowie TK w stanie spoczynku, pani profesor Łętowska, pan profesor Wyżykowski, pan profesor Hermeliński i tak dalej, że oni uznają, że na przykład wybryki pani Pawłowicz są sprzeniewierzeniem się zasadom godności, a już zachowanie jakiegoś innego pana, tego Justyna Piskorskiego na przykład, który kobiety pokarał swoim wyrokiem, w każdym razie podpisał się pod nim jako sprawozdawca, już nie. No, ale tak jak pan powiedział, panie Kuchu, do 2026 roku, nawet zakładając, patrząc na że tak powiem, kadencję poszczególnych obecnych członków Trybunału Konstytucyjnego i nawet zakładając, że po najbliższych wyborach wszyscy nowi członkowie nie będą sędziami pisowskimi, ale sędziami uczciwymi i prawdziwymi, to i tak oni zachowają większość do roku 2026. Czyli oczywiście można liczyć na to, że jak właśnie niektórzy z moich adwersarzy w tej dyskusji mówią, no ale oni mają miękkie kręgosłupy, oni przejdą na naszą stronę. To jest zbyt słaba podstawa dla mnie, na której można budować reformę całego polskiego systemu po tej demolce olbrzymiej. Więc oni będą mieli to prawo do 2026. I bez względu na to, co prezydent Duda zrobi lub nie zrobi, oni będą mieli bardzo łatwo dostateczną ilość podpisów w Sejmie, bo wystarczy 50 posłów, żeby wysłać jakąkolwiek ustawę my przyjmiemy. Nowa demokratyczna władza, reformująca ten potwornie zdewastowany system, oni będą to mogli obalić. I co będziemy liczyli? A ten zostanie uznany za nawet nie niekompetentnego, tylko że musi być coś, co może prawnie być określone jako sprzeniewierzenie się godności sędziego. Otóż moim zdaniem nie możemy pozbawić się na takie samobójstwo demokracji, jeśli ta demokracja zwycięży. Moim zdaniem jest prostsze rozwiązanie i w moim przekonaniu bardziej legalistyczne w tym sensie. Ten Trybunał Konstytucyjny przestał być trybunałem w sensie konstytucyjnym od czasu, gdy tam weszło tych trzech dublerów. Bo tych trzech dublerów zainfekowało niekonstytucyjnością cały Trybunał. Także on nie jest teraz niekonstytucyjny w trzech piętnastych, ale w 15-15, bo nie było tych trzech, którzy czekali, którzy nadal cały czas czekają, którzy byli prawidłowo wybrani, profesor Hauser i jeszcze dwóch, prawda? I oni cały czas czekali. My nie wiemy, jak oni by decydowali, prawda? To jest wszystko teraz spekulacja. My wiemy, że tam było trzech, których tam nie powinno być i to zainfekowało cały Trybunał. I w związku z tym, w moim przekonaniu, cały ten Trybunał od początku do końca jest do wyzerowania. I nie można mówić, tak jak na przykład niektórzy z moich wspaniałych kolegów, do których mam największy szacunek, Adam Bodnar w swojej książce na przykład mówi tak zwany Trybunał Konstytucyjny. No to nie można konsekwentnie mówić o tym Trybunale tak zwany, ale z drugiej strony stać na gruncie, że ta konstytucja chroni obecny skład Trybunału minus ci dublerzy. No trzeba się na coś zdecydować. Jak tak zwany, to go nie ma. To on jest niekonstytucyjny. To jest ciało fasadowe, pseudociało, to są uzurpatorzy i musimy znaleźć metodę prawną, żeby niekonstytucyjny organ właśnie w imię wierności konstytucji usunąć z obiegu prawnego. Piotr Gąciarek, jestem sędzią Sądu Okręgowego w Warszawie. A, dzień dobry panie sędzio. Miło mi bardzo, znamy się wszyscy. Dzień dobry panie sędzio. Panie profesorze, ja jednak mam takie trochę niepokoje to, co pan mówi. Mam pewne wątpliwości, bo oczywiście trudno polemizować z pana krytyczną oceną Trybunału Konstytucyjnego i to, czym on się stał teraz.
ale powiedziałbym tak. No z jednej strony to rozwiązanie problemu Trybunału jest o tyle proste, że mówimy jednak o 15 osobach, o różnym statusie prawnym, jest ich 15. Ale ja bym podał taką paralelę bym podał. No, zainfekowany jest także system nie tylko sądownictwa konstytucyjnego, ale sądownictwa powszechnego, sądu najwyższego. Mamy 2000 czy 2500 neosędziów. Co więcej, znaczy ja w ogóle jestem jedną z ostatnich osób, która by chciała od strony moralnej bronić neosędziów, bo przez to, że jedynie chciałem sądzić, to nie mogłem pracować ponad rok. Ale oprócz neosędziów jest cała masa niestety moich koleżanek i kolegów na szczeblach różnego sądu, od sądu rejonowego do najwyższego, którzy zamykają oczy, którzy udają, że nie widzą, którzy zasiadają w tych składach, nie zgłaszają zdań odrębnych, którzy nie uchylają wyroków drugiej instancji na bezemną przyczynę odwoławczą, że nieważne postępowania. I tu co, no mamy to kryterium ilościowe, przynajmniej nie możemy powiedzieć, że ex lege to nie są sędziowie, nie tylko zainfekowane jest nie tylko neosędziowie, ale także ci, którzy z nimi wchodzą w jakieś takie konszachty procesowe, że zasiadają nie w jednych składach. No, wiadomo, tu też będzie jakaś droga kompromisu, bo to się zadziało, ileś setek tysięcy orzeczeń jest. Ludzie nie mają wyborów, nie mają wpływu na to, że ktoś się rozwodzi przed neosędzią, już się rozwód i nowy związek małżeński. Więc ja się trochę boję takiego rozwiązania, że jednak nie będziemy indywidualnie oceniać takich osób jak formalnie legalnie wybrany pani Pawłowicz czy Piotrowicz, czy mają status sędziego, bo może powinniśmy jednak bardziej trochę zaufać tym, nie wiem, no właśnie to, co pan przywołał, ten przykład tych sędziów w stanie spoczynku. Może jednak trzeba te osoby indywidualnie ocenić, a nie tak jakoś zupełnie jak sobie wyrzucić. No taka moja wątpliwość, bo jak pan się po prostu odniósł. No ja bardzo dziękuję panie sędzio i wielki szacunek za to, co pan i Justycja i Tenis robią. No i Justycja ma wspaniały projekt, właśnie jak sobie poradzić z tym zainfekowaniem sądów powszechnych. Ja jednak tutaj, właśnie pan zaczął od tego, Trybunał Konstytucyjny to jest tylko 15 osób, ale te 15 osób chichot historii postawił w sytuacji, w której one mogą nam zablokować zmiany demokratyczne, jeśli wygramy 15 października. One są niezbędne, to muszą być zmiany statutowe, a nie jakimiś deklaracjami i tak dalej. I każdy z tych, każda z tych ustaw może być wysyłana do tych nieszczęsnych 15 osób, a nawet choćby i 13, a nawet choćby i 9, jeśli teraz uznają, że tyle jest pełny skład. I oni będą uwalać jedno po drugim, mówiąc kolokwialnie. I ja myślę, że bardzo trudno na barki właśnie tych sędziów w stanie spoczynku złożyć to oczekiwanie, że oni wszystkich tych niegodnych sędziów pozbawią statusu sędziowskiego, bo byłby w tym pewien automatyzm. Byłoby to wręcz chyba nie w porządku oczekiwanie od tych państwa, od tych starszych państwa, by działali właśnie w sposób taki, jak my oczekujemy. Więc ja myślę, że jeśli chodzi o Trybunał Konstytucyjny, to jest zupełnie jakościowo inne rozwiązanie. Natomiast to, co pan sędzia mówi o sądach powszechnych i o Sądzie Najwyższym, to jest jakby troszeczkę inna bańka, bo tam mamy do czynienia jakby z dwoma typami podmiotów. Jednym typem podmiotów są sami sędziowie, zarówno ci, którzy są neosędziami, jak i ci, którzy bez zmrużenia oka z nimi debatują, ale także mamy do czynienia z oskarżonymi i z powodami pozwanymi i tak dalej. Ja sam mam nadal proces cywilny ciągnący się czwarty rok i nie mam jeszcze pierwszego wyroku z pozwu TVP, prawda? Ale niektórzy mają już wyroki. I co, teraz to wszystko musimy zachwiać? No nie. No musimy mieć jakieś kryteria pozwalające na z jednej strony uczciwe zakwestionowanie statusu legalnego neosędziów, ale z drugiej strony zachowanie praw obywateli, którzy na tych orzeczeniach jakoś opierają swoje życie, no, którzy dostali albo zaspokojenie ich roszczeń, albo rozwód, albo spadek i tak dalej. I on nie może być nagle podważony, a bo przecież ten twój spadek to ci neonek dał i tak dalej. Ja myślę, że zarówno idąc wstecz do tamtej styczniowej uchwały trzech połączonych sądów, Izb Sądu Najwyższego,
która dokonała pewnej gradacji rozmaitych typów sędziów i spraw. Coś, co może być, co musi być teraz zanegowane, coś, co będzie podlegało ad casu, czyli od przypadku do przypadku rozważenia, a coś, co musi, że tak powiem, być utrwalone, i później zwłaszcza rozmaitych pomysłów justycji i wolnych sądów, że oni znaleźli pewne kompromisy między wymagami praktyczności a wymagami sprawiedliwości. Zawsze ta granica będzie dość trudna. Ja strasznie nie chciałbym być w pozycji pana sędziego, który będzie musiał to decydować w konkretnych sprawach i wobec konkretnych ludzi. A także w otoczeniu koleżanek i kolegów, którzy mogą być Bogu ducha winni. No, zostali powołani, nieładnie, że przyjęli, ale kiedyś trzeba awansować w tym, a jestem tylko sędzią sądu rodzinnego i nic złego nie zrobiłem. Prawda? Także ja sobie wyobrażam, że to straszliwe dylematy. Ale myślę, że musi być jakaś równowaga między wymogami pragmatyzmu a wymogami takiej sprawiedliwości. I nie sądzę, żeby wielu było ludzi, którzy będą tutaj nastawali w sposób tak bardzo jakobiński. Prawda, że wszystko, czego dotknęli się neosędziowie, to staje się nieprawem od dzisiaj. Trybunał Konstytucyjny to jest inna kategoria. Dobry wieczór, mam na imię Arek Janicki. Ja mam pytanie, ponieważ to, co widzimy w Polsce, to bardzo sprawne wejście populizmu, które wprowadza Jarosław Kaczyński, który nigdy nie był za granicą, nie studiował za granicą. I pytanie jest takie, skąd ta wiedza, albo czy mamy oficjalne informacje o oficjalnych organizacjach, które popularyzują podobne zachowania? Pokazał pan profesor na slajdzie, że od 1986 roku widzimy odwrót, albo w porównaniu do 1986 rokiem. Wydaje się, że to jest ten okres, kiedy komunizm upadł, i pytanie jest takie, czy wojna nie zaczęła się w trochę innej sferze, niż była poprzednio. Czy pan profesor ma wiedzę na ten temat? Może pan rozwinąć tę ostatnią myśl? Wojna... Poprzednio była zimna wojna, gdzie z jednej strony mieliśmy i z drugiej strony albo czołgi, albo bomby atomowe. Ja w tej chwili widzę, to co się dzieje w Polsce, to jest wpływ działań hybrydowych, wpływ na społeczeństwo, które ja widzę też na Twitterze, przez odpowiednie kreowanie postawy społecznej, przez farmy troli, bądź inne rzeczy, na których my nie jesteśmy w ogóle przystosowani do obrony. Moje pytanie jest też takie, jak Jarosław Kaczyński, osoba, która nie była nigdy za granicą, tak sprawnie wprowadziła pewne rzeczy, które ograniczyły naszą wolność w bardzo krótkim czasie, bardzo efektywnie. Tak, no więc zacznijmy od tego, że wojna jest. Jest nadal, znów widzimy wojnę bardzo niedaleko nas, tę bardzo, bardzo tradycyjną, z czołgami, rakietami i tak dalej. Czy nie jest to niestety to, że stara wojna się skończyła, a teraz już są tylko wojny hybrydowe. Nie znam się za bardzo na rozmaitych metodach działania mediów społecznościowych, farm troli i tak dalej. Niewątpliwie jest to rodzaj kształtowania jakiegoś takiego brainwashing, prawda? Kształtowania baniek informacyjnych i powtarzania pewnych kłamstw do punktu, w którym one zaczynają funkcjonować jako coś oczywistego. Jest ten etap, jest tak zwany efekt echa, że nawet gdy my powtarzamy bzdury w celach polemicznych, to ważne jest, że one nadal istnieją w obiegu publicznym. Mówimy o Smoleńsku, nawet żeby ironicznie, czy sarkastycznie, czy krytycznie, to jednak Smoleńsk żyje przez to, prawda? Jeżeli teraz, no w tym jest absolutnie niedościgniona Telewizja Polska. Telewizja Polska nie nazywa inaczej kolejnej fali przybyszy do granicy białorusko-polskiej,
czyli tych wszystkich nieszczęśników, tych kobiet, dzieci, którzy zostali oczywiście tam jakoś oszukani, przez rozmaitych oszustów przywiezieni i tak dalej i wykorzystywani przez Łukaszenkę, ale to są najbardziej nieszczęśliwi, głodni, spragnieni i biedni ludzie na świecie. Otóż oni są, nie są opisywani inaczej jak kolejna ofensywa Łukaszenki przeciwko Polsce, ofensywa białoruska przeciwko Polsce. I zapewne każdy z Państwa zna osoby, które zaczynają mówić telewizją polską, bo to się już tworzą te zbitki, te klisze pojęciowe i ludzie już jakby nie kwestionują tego, bo to już się stało, to już jest w obiegu. To jest oczywiście straszne, ale ja nie jestem analitykiem tego i nic mądrego ani oryginalnego nie powiem. Natomiast jeśli chodzi o samego Kaczyńskiego, no znów nie chcę określać jego, nie chcę jakby tutaj psychoanalizować, nie jest to nęcące zadanie, ale oczywiście jest to, to powiedziałem publicznie w TVN-ie, więc mogę tu powtórzyć, bo już dodatkowej chyba mi dodatkowego pozwu nie dostanę. Jestem przekonany, że on jest socjopatą w takim znaczeniu bardzo medycznym nawet, a nie jako jakieś takie określenie po prostu od takich luźne oskarżenie czy obelga. Nie, ja myślę, że to jest człowiek, który nie ma wyczucia, nie ma pewnej świadomości, nie ma pewnej otwartości na pewne fakty. Jedno co wiem, że on na przykład kompletnie nie zna się na Unii Europejskiej, bo nigdy tego nie studiował. Jak pan zauważył, nigdzie nie podróżował, nie zna języków. W związku z tym jest wyłącznie skazany na relacje osób, które znają się akurat na tym bardzo dobrze, ale które mają swój interes w tym, żeby go ustawiać w sposób uprzedzony. Znaczy ludzie tacy jak Sariusz Wolski, który jest wybitnym specjalistą od Unii Europejskiej, mówię to bez cienia ironii, czy w mniejszym stopniu może profesorowi Legutko i Krasnodębski, oni opierają swoją karierę, swoje nadzieje, swoje pieniądze na tym, że mają dostęp do ucha prezesa i mówią mu te potworne bzdury o Unii Europejskiej, ale od tego, że on w to uwierzy i że rozwinie w sobie tę antyunijną paranoję, zależy ich kariera, no bo on wtedy myśli, no tak, to my potrzebujemy tych fajterów tam w Brukseli, żeby walczyli z antypolonizmem, czy jakąkolwiek inną bzdurę sobie wyobrazi. Więc w pewnym sensie, nie wiem, czy to jest człowiek inteligentny, czy nie, on jest socjopatą, on ma te wszystkie fobie, uprzedzenia, kompleksy, ale przede wszystkim ma też te ograniczenia, nazwijmy to delikatnie kognitywne. Pytanie z sali, a potem mamy pytanie z internetu. Ewa Hołuszko. Ja najpierw dodam to, co pan profesor powiedział, bo znam Kaczyńskich od lat 80. przynajmniej, początku lat 80. Różnica między oba braćmi była olbrzymia. Mamusia, pewna świętej pamięci, mówiła: Leszku, chowaj, pilnuj Jarka, bo Jarek jest poszkodowany. No i mamusia jednego syna wychowała pod kloszą, takiego mamy synka. No, wyrósł jak wyrósł. W każdym razie, jako jedna z przywódczyń podziemia Solidarności Warszawskiego przez pewien czas, chyba największa była organizacja moja MKK, stwierdzam, że Kaczyński tyle zrobił w okresie stanu wojennego i później. Nawet rozmawiałam później też ze świętym pamięci trzecim bratem, kiedy potwierdził, że Kaczyński w jakimś pisemku pisał. Ja mówię, słuchaj, no co ty plecisz osobiście, przecież to bzdura. Zaśmiał się i odpowiedział. Mówię o Ludwiku Dornie. Także tak jest. Bo do tego, jako po skończeniu psychologii, wiem, że sesja partii mają wysokie możliwości manipulacyjne i to widać. I to widać. Wysokie i dobre. Ale moje pytanie jest zupełnie inne. Ja od prawie 2 lat jeżdżąc
ciągle walczę o to, żeby to zwycięstwo było w ten czas, kiedy będzie jedność. Niestety ta opozycja jest rozbita i to bardzo. Moich ostatnich doświadczeń z Wrocławia, Poznania i kilku innych miastach, gdzie rozmawiałem z lewicą, z posłankami lewicy, posłami, ta jedność nie istnieje. Ja byłam prawicowcem, jako ten, ta osoba, która jest w PO, to była prawica dla nich, no ale jedność nie istnieje. Pamiętam te lata 80., w którym była komuna i my. I trzeba było walczyć komuna, a później żeśmy się kłócili. Były różne rzeczy, nawet z historią rządu no mego byłego obrońcy Jana Olszewskiego. Były różniejsze historie, ale to było później. Najpierw trzeba było zwalczyć komunę. W tej chwili widzę, że społeczeństwo tego całkowicie nie rozumie. Tej podstawowej rzeczy, którą pan powiedział, jedności, a później się podzielimy. Później będziemy mieli swoje partyjki w Sejmie, swoje kluby i tak dalej. Nie jest to zrozumiałe, zarówno po stronie lewicowej, jak i prawicowej. Z mojego doświadczenia, bo przecież działam tutaj, mnie Kot zna i ci ludzie w działalności, zresztą Kot kiedyś w lokalu w mojej partii miał siedzibę przez pewien czas. Wiem, jak wśród tej trzeciej drogi powstały społeczni, bardzo aktywni ludzie. Ja teraz z tymi ludźmi rozmawiam często. Mówię, przegracie i was nie będzie. I was nie będzie, bo 8% musicie. Ci sami ludzie, którzy tak byli bardzo dobrze określali Polskę, PiS i tak dalej, nagle nie rozumieją, że oni mogą przegrać. Że potrzeba tej jedności. Że te 33 do 30 to ich głosy pójdą na PiS. De facto ich wyborcy zagłosują na PiS, jeżeli oni nie osiągną 8%. I mówimy tu często o PiSie. Wita jest także wśród nas. Ja już kandydowałam i na listach do Senatu, i Sejmu, i Parlamentu Europejskiego. Już wszystko przeszłam. Ale ten ciąg różnych partii zdobycia pierwszego miejsca tego jest dla mnie zdziwieniem. Jest dla mnie zdziwieniem te walki tego, to jest to, co ta erozja moralności dotknęła także nas. Ta erozja, o którym pan mówi, dotknęła nas. Dotknęła wszystkich. Ja przypominam 15 rok, jak ja byłam działaczką. Może pierwszy raz to powiem, ale nie obróćcie się ludzie z kogo. Kiedy ja byłam działaczką, na wielu miejscach siedziałam tam pod Sejmiem, wydobywała mnie policja, nie milicja, i wyciągała. No ale ja byłam także pariasem, bo byłam członkiem partii. Pamiętacie to? No i później Ewa znikła. Te zło, które... Nie mówię o sobie, wiele osób, któreśmy stracili w ten sposób. Wiele to wszystko także nas przenika. No wczoraj byłam, patrzyłam na tej Ostródzie, na tym wiecu, byłam na tym wiecu w Ostródzie, patrzyłam, no jedność. No ale za moim głowami, a co z lewicą, a co z trzecią drogą? Jak możemy wygrać? Jak możemy przekonać tych młodych ludzi? Nawet słyszałem tego Donalda mówiące o Konfederacji. Ale jak przekonać tych młodych ludzi, że Konfederacja mówi bzdury? Jak to zrobić, kiedy oni wierzą w państwo bez podatków i... Ja wiem. Państwo utopili. Może to nie jest pytanie, ale ciągle walczę o jedność i ciągle apeluję o tą jedność. Tak jak w samo południe 4 czerwca. Dziękuję bardzo. Pięknie pani powiedziała. I myślę, że pani wyraża
pewne poglądy wszystkich nas, którym, znaczy, we mnie przeważa zdumienie, jak może opozycja w momencie, kiedy historia daje jej tak fantastyczną szansę w postaci naprawdę kompletnego tąpnięcia zaufania do tego fatalnego rządu, już takiego tąpnięcia ponadideologicznego, przecież te wszystkie kolejne straszliwe, jeden po drugim skandale, które by każde z osobna wywaliły rząd w normalnym, demokratycznym państwie. I teraz oni nie mogą posłuchać na przykład pana doktora Machowskiego, który w dzisiejszym artykule tłumaczy jak dzieciom, czarno na białym. Trzy listy nie wygrają. Możecie mieć więcej głosów, nie będziecie mieli więcej mandatów. I on to tłumaczy w sposób dość skomplikowany, ale można przeczytać wyłącznie podtytuły, a można wejść w to głębiej. Kiedy profesor Jarosław Flis tłumaczy, jak dzieciom, na czym polega ten dąb, prawda? I jaka jest premia za jedność, a kara za rozdrobnienie. No, nie rozumieją. Mało tego, ich własne doły partyjne im mówią jedno. Ja pamiętam, kiedy tu przyjechałem, kiedy były wyniki tego pierwszego wielkiego sondażu obywatelskiego. I z niego wynikało jednoznacznie, że większość członków, szeregowych członków, wszystkich partii opozycyjnych, łącznie z Polską 2050, PSL-em i Lewicą, chce jednej listy. Tylko liderzy nie chcą. Czy to jest kwestia przywództwa? I teraz tak, jakimś tam perwersyjnym zadośćuczynieniem może być to, że po 15 października, jeżeli opozycja przegra, to całe to przywództwo partii poza Tuskiem zostanie przegonione na cztery wiatry. Bo musi być, bo to przecież oni działają wbrew interesom swoim, swoich członków i Polski. Ja tego po prostu nie potrafię zrozumieć. W tym jest jakaś irracjonalność wpisana może w system partyjny, może są ambicje personalne. Ale jakie mogą być ambicje personalne kogoś takiego jak Hołownia, który działając tak jak teraz, działa również przeciwko sobie, bo on nie wyjdzie. Najlepsze, co możemy teraz oczekiwać, to że będą trzy listy, prawda? Czyli że będzie lista koalicji, będzie lista PSL z Hołownią, ale nie jako koalicja, bo oni jednak aż tak głupi nie są, by wiedzieć, że 8% mogą nie osiągnąć, tylko będzie lista partyjna PSL-u, która przytuli trochę ludzi Hołowni i samego Hołowni, co będzie jakoś tam upokarzające, ale przynajmniej ocali im te miejsca. Oni nazwą tę listę PSL 2050, to już mogę Państwu zapowiedzieć, mam taki brand zostanie jakiś PR-owiec wymyśli, albo PSL, ale będzie na tle jakiegoś tam brandu Hołowni, ale PSL wszystko będzie kontrolował, zwłaszcza kasę z komisji wyborczej. Czyli to będzie, Lewica i będzie Koalicja Obywatelska. Ale z trzema listami nie wygramy. No. Czyli muszą być najlepiej oczywiście jedna lista, ale o tym pewnie już tylko można pomarzyć. Czyli tak zwany second best, druga najlepsza, suboptymalna, ale nadal dająca szansę zwycięstwa, to są dwie listy. I to są oczywiście tylko dwie możliwości. Platforma plus Lewica i tamci osoby. No to jest mało prawdopodobne, bo możemy zgubić zbyt wielu lewicowców, którzy nie będą chcieli być na tej liście, a głosować na tę listę. A druga to jest bardziej logiczna, to jest PO z PSL-em i Hołownią. Tam różnice programowe właściwie są prawie żadne. A osobno Lewica, która zachowa, jak nasz kolega Jacek Żakowski strasznie płacze, zachowa swoją tożsamość ideową, prawda? I się jakoś nie rozwodni z tym okropnym Tuskiem. No dobrze, no ale dobrze, powinna być Lewica. Powinna być Lewica mająca tożsamość w miarę odrębną. Nie wiem, czy się pan tutaj ze mną zgodzi. I wtedy te dwie listy jakiś sens mają. Ale najgorsze będzie oczywiście kilka list, w tym koalicja PSL z Hołownią, a nie jedna lista. Bo to znaczy, że zostanie tylko, że w innej wersji.
powtórzony historyczny błąd lewicy z 2015 roku, który dał PiS-owi władzę już na 8 lat. Bo było tyle, bo mieli w swojej jakiejś takiej arogancji, bezczelności przekonanie, że przekroczył te 8%. Ja przepraszam, ad vocem. Ja kiedyś powiedziałam lewicy, bo ja byłam wówczas w 15 roku Partii Demokratycznej, czyli dawnej Unii Wolności. Jeszcze nie nazywała się to Unia Europejskich Demokratów, Partia Demokratów. Byłam wierna jednej partii, Unii Wolności. No i zwróciła się do nas lewica, żebyśmy pisali się na jedne listy. Myśmy chcieli z PO, ale akurat PO jakieś tam notowania, że jak my wejdziemy, to oni wcale nie zyskają. No zwrócili się, ja byłam w zarządzie partii i powiedziałam, odpowiedzmy sobie lewicy, że jeżeli nazwą ten lewica i demokraci, to my wchodzimy. Oni tego nie chcieli, zabrakło im 0,14% do 5%. By mieli chociaż 0,5% z nas, najgorsze wyniki. Tak było. No tak się stali. PSL 2050. Mamy pytanie z internetu od pani Jolanty Łukasiewicz. Jak pan, panie profesorze, nazywa obecny ustrój w Polsce? Pytam, bo wydaje mi się, że nazwał go pan terminem, który nie będzie zrozumiały dla większości narodu. No to ja pani Jolancie, tak Jolanta? Tak, Jolanta. Odpowiadam. Ja mam wyższe mniemanie o inteligencji narodu niż zawarte jest w tym pytaniu. No, oczywiście populizm autorytarny może brzmieć troszeczkę technicznie, ale on coś opisuje. Ja starałem się pokazać, dlaczego oba te człony są równie ważne. To nie jest ani sam populizm, bo są populizmy, które nie mają charakteru autorytarnego, ani sam autorytaryzm, bo sam autorytaryzm nie musi być z wyboru. To jest populizm, autorytaryzm. Oba człony odgrywają różne role, ale są równie ważne. Jak go inaczej nazwać? Można go nazwać, no nie wiem, no mamy cały szereg prostszych słów w słowniku. Może autokracja, ale wtedy nie ma tego elementu populizmu, czyli walczenia o... Bo to jest bardzo ważne, że to jest system, który utrzymuje w miarę realne wybory. Nie są one uczciwe, bo nie mogą być uczciwe wybory w sytuacji polskiej, gdzie tyle zasobów i finansowych, i medialnych, czyli z naszych kieszeni, idzie na jedną partię. Czyli nie są uczciwe, ale są wolne. To znaczy nikt z nas prawdopodobnie nie uważa, tych wyborów opozycja absolutnie nie może wygrać. Bo gdybyśmy tak uważali, to znaczy przychodzi na to spotkanie, byśmy chodzili ubić się z rozpaczy. No, albo na barykady, do czego absolutnie nie namawiam, bo byłoby kontrskuteczne. A zatem to jest system, któremu zależy jednak na jakimś poparciu, ale nie wszystkim systemom autokratycznym na tym zależy. I trzeba właśnie cały szereg polityk PiS-u czy Orbana można tylko zrozumieć jako chęć zdobycia jak największego poparcia, ale apelując do najgorszych instynktów ludzkich, to znaczy do braku solidarności z cierpiącymi gdzie indziej, prawda? Do potwornego egoizmu, do takiego ciemnego nacjonalizmu i takiego pseudopatriotyzmu wyłącznie właśnie w stylu Czarnka. No ale to nie jest robione tak, bo taki jest Kaczyński. Tylko to jest robione po to, żeby mieć maksymalne poparcie. My musimy sobie zdawać sprawę, że jest mnóstwo i dzisiaj w historii despotów czy autokratów, którym kompletnie nie zależy na poparciu, bo oni mogą sobie to poparcie, a przynajmniej nie protestowanie, zdobyć przez czołgi, karabiny i cele więzienne. Także my nie zrozumiemy tego systemu, jeśli czegoś takiego nie... Ja natomiast bym sam powiedział, nie idźmy, nie dajmy się pokusom nadzwyczaj mocnych i prostych sformułowań, które może mają moc perswazyjną, ale słabo opisową, takich jak faszyzm. Zachowajmy sobie to na prawdziwy faszyzm. Oby nigdy nie nastąpił. Ale na pewno
musimy również umieć odczytywać elementy faszystowskiego dyskursu. Bo faszyzm jest wieczny, jak pisał Umberto Eco, prawda? Czy jak powtórzyła Madeleine Albright, czy Jason Stanley, czy inni autorzy na temat faszyzmu. Są pewne wątki faszyzmu trwałe. Kult siły, irracjonalność, niechęć do demokracji, niechęć do pluralizmu i tak dalej. To są wątki, które wracają, czy na przykład jakiś kult przemocy. U nas państwo delegowało przemoc pewnym grupom społecznym, Marszowi Niepodległości na przykład. Oni mają przemoc, że tak powiem, z nadania państwowego. Czyli są jakieś elementy faszystowskie, ale ustrój jako całość nie jest ustrojem faszystowskim. Dziękujemy. Zamykamy powoli listę pytań. Dlaczego? Jeszcze. Okay. Ukąszenie faszyzmu. Trzy pytania, dobrze? Bo na pewno chcecie państwo dostać podpisy i my chcemy koniecznie powiedzieć o KW, bo los tego ptaka jest w naszych rękach. Trzy pytania, dobra? Okej. Okay. Ja mam dwa pytania profesorów, ale krótkie, bardzo krótkie. Pierwsze pytanie, co się stanie, jeżeli populizm przegra te wybory? Czy populizm zniknie, czy pozostanie nadal jako formy przedkrańkowej? Nie wiem. To jest pierwsze pytanie. Drugie pytanie zadawałem je członkom marszu 4 czerwca. Co się stanie, jeżeli PiS przegra wybory i nie będzie chciał oddać władzy? Dwa ogromnie ważne pytania. Chcę powiedzieć tak, jeśli chodzi o pierwsze pytanie, mój dawny szef, wybitny profesor nauk politycznych francuski, a kiedyś mój szef, bo był rektorem Europejskiego Instytutu, Yves Meny, napisał dokładnie artykuł na ten temat. Czy faszyzm będzie, przepraszam, populizm będzie zawsze, czy populizm jest pewnym epizodem? I on powiedział tak, ja się z nim stuprocentowo zgadzam. Jako ideologia populizm będzie z nami zawsze. Bo zawsze będą prawdziwe, realne, a nie wydumane frustracje, niepokoje i obawy, na które demokracja na dzisiaj nie daje odpowiedzi. Więc zawsze będą te niepokoje, które domagają się pójścia na skróty. Prawda? Jak kiedyś one prowadziły do pewnego poparcia, nie wiem, dla marksizmu, na tej zasadzie, że klasa robotnicza powinna w pył obrócić wszystkie tam demokracje i tak dalej, bo trzeba, żeby teraz proletariat rządził. Tak odzwierciedleniem tego dzisiejszym jest populizm prawicowy, to znaczy nie przejmujmy się wszystkimi tam sądami, agencjami, uniami i tak dalej. Niech wreszcie partia, która ma większość, działa w interesie całego suwerena i odsunie w diabły. Niech ci, którzy się nie zgadzają, jak ten Rudy, jadą do Niemiec. Prawda? To jest dokładnie to samo. Czyli ideologia przetrwa. Ale myślę, że ten pokraczny ustrój, który opisałem, którego fizjonomię jakby przedstawiłem, jest takim dosyć tymczasowym epizodem. Że on jest jakimś takim wybrykiem, który można nawet zrozumieć, dlaczego on powstał. On z samego swojej natury jest czymś tymczasowym, bo jest hybrydą, bo jest trochę rybą, trochę rakiem, prawda? Jest trochę ma z demokracji, po pierwsze realne i wolne wybory, po drugie niski jednak stopień łamania praw człowieka, prawda? Po drugie zachowania rozmaitych praw emigracji, wolności słowa, stowarzyszeń i tak dalej, typowe elementy demokratyczne. Ale po drugie ma elementy systemu autokratycznego, kompletny brak poszanowania dla prawa i przede wszystkim dla podziału władzy. Czyli jak coś jest pomiędzy, to jakby z założenia, wydaje mi się w każdym razie, nie może trwać wiecznie. Albo się cofnie w kierunku bardziej demokratycznym, jak teraz widzimy, mam wrażenie, chociaż to są jeszcze bardzo wczesne dni i tygodnie w Brazylii, albo pójdzie w drugim kierunku, jak w Wenezueli, za Maduro po śmierci Chaveza. Czyli to gdzieś w którymś kierunku musi pójść. Jeżeli u nas pójdzie w kierunku pełnej despocji, to oczywiście będzie wtedy problem z
w Unii Europejskiej. I to jest problem dlatego, że Unia nie ma mechanizmu wyrzucenia żadnego państwa członkowskiego. Może co najwyżej zawiesić na jakiś czas prawa głosu w Radzie. Co za problem. Ale to jest odpowiedź na pytanie pierwsze. Pytanie drugie. Co będzie, jeżeli PiS przegra nie tylko w sensie głosów wyborców, ale też mandatów i nie odda władzy? No to jest scenariusz zbyt straszny, bym go na poważnie teraz rozważał, ale na chłodno trzeba rozważyć, bo oni są, my wiemy, że oni są zdolni do każdego kłamstwa i do każdej zbrodni. To nie jest także zbrodni przeciwko Polsce, także zbrodni przeciwko konstytucji i demokracji, też tej zbrodni najwyższej polegającej na nierespektowaniu wyników wyborów. Mogą zrobić, mogą zacząć kombinować jak z Trumpem, jak Trump robi, prawda? Że sfałszowane wybory. Tylko że Trump miał przeciwko sobie realne sądy, w tym Sąd Najwyższy, a jeżeli oni pójdą do Sądu Najwyższego, to tam mają Izbę Spraw Publicznych i Rewizji Nadzwyczajnej, czy jak to się tam nazywa, i oni mają między innymi rozstrzyganie o legalności wyborów. I oni mogą zadecydować, bo oni są przecież nominatami partii rządzącej. Nie wiem, co robić wtedy, co opozycja może robić. Na pewno przedtem trzeba się domagać, to jest pewne. Trzeba robić te wybory bez PiS-u i trzeba się absolutnie domagać pełnej misji OBWE, czyli nie takiej cząstkowej, tam są różne statusy, ale tak jak było na Węgrzech, żeby najbardziej rygorystyczna forma kontroli wyborów przez OBWE była dokonana, by tu przyjechali i dali raport. Ten raport będzie się liczył też w Unii Europejskiej i tak dalej. A akcja bezpośrednia, nie wiem. Ja nie będę do niczego wzywał. To jeszcze jedno pytanie. Jeszcze jedno. Już tylko jedno. Przepraszam, ad vocem, dobrze? Ja jestem pytaniem pana Borysa Budkę. Czy mają jakiś scenariusz, jak PiS sekundę. Jaki scenariusz? Tak, dobrze, tylko ja jeszcze jedno pytanie, bo ono jest istotne. Nie mogę. No trudno. Vox Populi. Ja mam taką odpowiedź, bo ja byłem na takim spotkaniu i pytałem pana Borysa Budki, czy mają scenariusz, jeżeli wygrają wybory, bo to łatwo, jak PiS nie będzie chciał oddać władzy. Powiedział, proszę się nie martwić, mamy, ale nie mogę powiedzieć. Tylko wie pan, Budka jest politykiem, a ja jestem obserwatorem, czyli mnie nie wiążą pewne zasady. Gdybym wiedział, to bym powiedział. Więc powiedziałem, na pewno najbardziej daleko idące odniesienie się do obserwatorów i agentów zagranicznych, na pewno Unia Europejska, ale przede wszystkim OBWE, także skarga w Europejskim Trybunale Praw Człowieka, dlatego że jeden z protokołów mówi o prawie obywateli do wolnych, sprawiedliwych i regularnych wyborów. Ale być może będzie to się musiało również odwołać do kryterium ulicznego, no bo co innego, nie wiem. Dobry wieczór, panie profesorze. Moje nazwisko Anna Łabuś, jestem dość długo na ulicy, ale to nie o tym chciałam mówić. Pana wykład zaliczam do najważniejszego. Pan mi otworzył oczy, ja też je miałam otwarte, ale pan mnie przekonał, że pan Kaczyński rządził dlatego, że chciał rządzić. Zgromadził koło siebie ludzi, których sobie zniewolił, bo ja tak nazywam. I tak mógł właściwie rządzić, po prostu był to zamordyzm według mnie. Zwycięstwo nasze będzie polegało na tym, że będzie nam trudno w podzielonym społeczeństwie cokolwiek przyprowadzić. Na razie mówię cokolwiek. Ale będą to na pewno drastyczne sprawy, bo muszą być niektóre drastyczne, a niektóre muszą poczekać na później. Ale stawiam na mądrość prawników i dlatego słucham pana i czytam pana zawsze, i trzymam za prawników, bo wy na pewno zarządzicie te prawo w Polsce na zawsze. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Dziękujemy. I na ulicy jesteś 8 lat, wiemy. Dziękujemy. Może będzie jeszcze okazja, ale dajmy innym móc porozmawiać już bardziej prywatnie z profesorem przy okazji podpisywania książek. A ponieważ te wybory są tak ważne, to od razu zapowiem, Agnieszka powie więcej. Prosimy, rejestrujcie się na www.okw.info.pl. Musimy obserwować te wybory, musimy ich pilnować, musimy tam być, bo to są wybory o wszystko. Kontynuując myśl pana profesora, te wybory są w naszych rękach, prawda? Te wybory są ważne, ważne, żebyśmy na nie poszli, ale ważne też, żebyśmy je obserwowali, żebyśmy ich przypilnowali. Komitet Obrony Demokracji obserwuje wybory w Polsce od 2018 roku. Jesteśmy w tym dobrzy, mamy bardzo dobre narzędzia informatyczne. Zachęcamy wszystkich do zgłaszania się na naszej stronie internetowej, bo potem już może nie być okazji. Wybory są istotne, obserwacja też jest istotna, aczkolwiek niektórzy ją deprecjonują. Ale obserwacja ma takie wrażenie mrożące na komisjach. A my jeszcze oprócz tego chcemy, oprócz przypilnowania i obserwacji wyborów, my chcemy podać realne dane z protokołów wyborczych po policzeniu głosów obwodowych w komisjach wyborczych. Taką mamy w tej chwili ambicję i dlatego zależy nam na tym, żeby w każdej obwodowej komisji wyborczej w Polsce był obserwator. Zachęcamy do obserwacji. Albo obserwatorka. Obserwatorka albo obserwator. Tak, zachęcam do zadawania mi pytań już, jak pan profesor będzie podpisywał książkę. Jestem tutaj obecna, na stoliku są też ulotki naszej akcji. Zachęcam państwa serdecznie. Dziękuję. A teraz oklaski dla pana profesora. Bardzo dziękuję. Chcę tylko powiedzieć jeszcze jedno słowo. Jestem absolutnie przekonany, że zwyciężymy. Musimy to zrobić. Chwila uwagi, bardzo was proszę. Jak... A jak nie zwyciężymy? Zwyciężymy. Jak mówiła, jesteśmy organizatorem społecznym, w związku z tym pieniądze na te spotkania zbieramy wśród was. Teraz przeprowadzimy licytację wspaniałej książki pana profesora, Polski kryzys konstytucyjny, z dedykacją.